Defiance 2050, tytuł, którego w zasadzie nie mogłem się doczekać, bowiem podstawowa wersja gry, zwana po prostu Defiance, przez długi czas trzymała mnie przy sobie i nie puszczała. Wszystko ze względu na fajny klimat, powiązanie z niezłym serialem i fakt, że to RPG shooter, których na rynku jak nie było, tak i nie ma zbyt wielu. Wydany w kwietniu 2013 roku produkt kupił mnie bardzo mocno i grało się, oj, grało się, ile fabryka dała. Czy jednak jest szansa, że 2050 przyciągnie graczy takich jak ja i nowych na dłużej? Przekonajmy się. Defiance w swojej pierwotnej formie był tytułem naprawdę w porządku. Zadbano o aktywności PvP dla graczy, ale też dopieszczono miłośników PvE, którzy mogli pobawić się w naprawdę fajnie zrealizowaną linię fabularną, która faktycznie opowiadała jakąś historię i trzymała się kupy. Stopniowy spadek graczy, który w konsekwencji sprawił, że na dany moment bawi się tam około 500 osób, był spowodowany kilkoma rzeczami. Pierwszą, która również we mnie uderzyła, okazało się odcięcie od serialu. Nagle cała magia związana z linią fabularną prysła, kiedy wydarzenia z ekranów komputera i telewizora przestały się przeplatać. To był jednak pikuś, bowiem dobra gra broni się sama i broniła się do momentu, kiedy gracze nie osiągnęli odpowiedniego poziomu doświadczenia. Wówczas aktywności stawały się strasznie powtarzalne, a endgame tak naprawdę nie istniał i to był gwóźdź do trumny. Poza tym Tryon jak to Tryon, leciał sobie w kulki z graczami oferując pierdoły w AES-ie, które niespecjalnie satysfakcjonowały społeczność. Firma zatem sama sobie winna, bo content stanął gdzieś w 2015-16 roku, a nowościami systematycznie dodawanymi do gry stały się promocje w sklepiku i nowe przedmioty w sklepiku. Tytuł podupadł na tyle, że około 5 miesięcy temu pojawił się nawet w cyklu zapomniany i niemedialny na naszym portalu, a to chyba coś znaczy. Zanim jednak zacznę mówić o Defiance 2050 bezpośrednio, pragnę zaznaczyć, że Tryon zapiera się, jakoby wyjście nowej wersji nie kasowało starego Defiance. Gry zatem teoretycznie będą działać równolegle i bez żadnych zgrzytów. No to teraz pozwólcie, że zmienię materiał z gry starej na nową, żebyście zobaczyli rewolucję. I co widzicie? No właśnie. No tak się składa, że my na streamie sprzed kilku dni też nie zauważyliśmy zbytnich różnic. Cytując tutaj newsa guru odnośnie wersji 2050. Będzie to totalny reboot istniejącej wersji Defiance. Z nowocześniejszą grafiką, całkowicie zmienionym systemem rozgrywki, który będzie jeszcze dynamiczniejszy i jeszcze bardziej masowy niż widzimy obecnie. Tryon World unika słowa sequel. Podstawy podstawki utrzymają się, ale cała reszta zostanie stworzona praktycznie od zera. I tutaj chyba w zasadzie mógłbym zakończyć tą mistyfikację. Defiance 2050 wygląda dokładnie tak samo jak Defiance. Jego grafika uległa minimalnej poprawie, a sam tytuł nie różni się niczym, patrząc z perspektywy normalnego gracza, który spędził jednak w grze co nieco. Niby zmiany w klasach, niby jakieś modyfikacje w samej zabawie, w balansie, ale w konsekwencji Tryon postanowił chyba wrzucić na patelnię kotleta z zamrażarki i ewentualnie upanierować go na nowo, chwilę wcześniej marketingowym bełkotem, który ruszy za serducha graczy starszych, mających sentyment oraz tych nowszych, którzy odczuwają braki w shooterach RPG w klimatach science fiction. Faktycznie to zadziałało. Kilkuminutowe kolejki podczas wchodzenia na serwery i multum graczy, których spotkałem w lokalizacjach startowych, a nawet Arkfole były stosunkowo nieźle zaludnione, więc coś się zadziało. Jednak jeśli tak jak ja liczyliście na ogromną, spektakularną metamorfozę, to muszę was zmartwić, bo niestety nie wygląda to najlepiej. Z jednej strony wypada powiedzieć, że po co ulepszać coś, co w zasadzie jest dobre. Ogromne rajdy na gigantyczne bossy to cech nie do podrobienia w przypadku Defiance. Tak samo jak zadania, które wykonujemy razem z innymi graczami, nie będąc z nimi w grupie. Były to super elementy, które do tej pory bardzo mocno cenię. Podobnie cenię za sam świat, który ma klimat i jest czymś mimo tych kilku lat na karku wyjątkowym.
ale patrząc z innej perspektywy, mieliśmy dostać redukcję błędów w grze, a tych jest jeszcze więcej niż w podstawce. Nie da się zrewolucjonizować gry, nie poddając jej faktycznej metamorfozie i Trajan powinien w tym wypadku spojrzeć na Final Fantasy XIV, które uratowało swoje 4 litery, przebudowując produkt klocek po klocku. Tutaj natomiast mam wrażenie, że deweloperzy weszli w pliki, kliknęli Ctrl-C, otworzyli nowy folder, nazwali go 2050, kliknęli Ctrl-V i dodali jeszcze dwa dodatkowe pliki pisane w notatniku gdzieś tam w kącie na kolanie od siebie. Strasznie przykre i rozczarowujące zachowanie, bowiem jaki jest sens grać w to samo co jakiś czas temu i progresować to samo? Logicznym chyba jest, że nie da się dwa razy sprzedać tego samego starego produktu, który może i niegdyś był rewolucyjny, ale teraz, mimo cech fajnych, stał się toporny, drętwy, po prostu nie dzisiejszy. Zmiana takiej rangi, jaką uświadczyliśmy w przypadku 2050, mogła równie dobrze wylądować w formie zwykłej, ważącej 1 bądź 2 GB aktualizacji. Wówczas z pewnością byłoby to zachowanie bardziej fair w stosunku do nas, najnormalniejszych graczy, ale nie wywołałoby też takiego szumu jak nowa wersja. Niestety, ten nowy Defiance w aktualnym stanie nie ma szans konkurować z takim The Division przykładowo, które chyba najłatwiej porównać gameplayem do tytułu Trion Wars. Ode mnie mocna czerwona kartka za takie zrobienie w balona graczy i zaserwowanie nam starego posiłku w nowym talerzu. Zresztą, bardzo podobna sytuacja, o której opowiadał wam jakiś czas temu Zetrik, miała miejsce w Rift Prime. Tym samym liczę na to, że kolejne beta weekendy odmienią faktycznie wizerunek tego, co zobaczyliśmy, bo na dany moment nie ma sensu tykać i czekać na 2050, skoro mamy normalnego Defiance od zaraz. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. A wy jak zapatrujecie się na nowy Defiance w wersji 2050? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i do usłyszenia niebawem. Cześć!